Słowo Boże mówi, że kiedy pług nawiedza ziemię, to strasza ją i wzbogaca obficie, a strumień Boży jest pełen wody. Przygotowuje zboże i tak je przygotowuje. Napawa zagony ziemi, również jej skipy, rozmiękcza ją deszczami, błogosławie jej roślinom. Wieńczy rok dobrocią swoją, a jego drogi ociekają z pustością. Stepowe pastwiska obficie są zdroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przyodziewają się w stada owiec, a doliny pokrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i śpiewają. Wiecie, w psalmie 65 jest pokazane, jak Bóg nawiedza. Jak Bóg nawiedza ziemię. Co to znaczy dla mnie i dla ciebie? To znaczy, że nie istnieje inne nawiedzenie Boże, jak tylko, aby poszerzyć twoje szczęście. Bóg inaczej nie przychodzi do człowieka, bo nie ma powodu. Bóg inaczej nie dotyka człowieka, jak tylko po to, aby podnieść standard człowieka. Wystarczy, że nasze serca są skierowane na bardzo prostą prawdę, że Bóg jest dobry i tylko dobry. Jeżeli ty będziesz widział Boga, który jest dobry i tylko dobry, to nie będzie w twoim zamyśle mikromyśli, że On może przyjść do mnie w jakimś innym celu. Religia przez całe życie wpaja w nas to, że Bóg, On jest albo daleki, albo niebezpieczny, albo nie do końca wiadomo, co On zrobi. Rozumiecie? Ale prawda jest zupełnie inna. Bóg jest dobry i tylko dobry. I Bóg nie jest dobry za coś. Bóg nie jest dobry wtedy, kiedy ty jesteś dobry. Bóg nie jest dobry, kiedy ty się starasz. Bóg nie jest dobry, kiedy ty Mu służysz. Bóg jest dobry 24 godziny na dobę. Bóg jest dobry, kiedy grzeszysz. Bóg jest dobry, kiedy odwracasz się od Niego. Bóg jest dobry. I On jest dobry dla ciebie. I On przez swoją dobroć prowadzi cię do miejsca, w którym z wdzięczności kładziesz swoje życie. Z wdzięczności. Kiedy dzisiaj będziesz się modlił do Boga, kiedy będziesz Go uwielbiał, to spójrz w Niego jako w Boga, który ma tylko dobre rzeczy dla ciebie. Nie patrz na to, co się przydarzyło. I nie patrz na religię, która krzyczy do ciebie, uważaj. Coś ci powiem, nie uważaj. Na nic nie uważaj. Nie bądź ostrożny. Bądź człowiekiem, który wierzy w dobrego Boga. Nawet mogą być miliony głosów na minutę, które będą mówiły do ciebie, abyś uważał. Rozumiecie? Do mnie cały czas ktoś mówi, uważaj, uważaj. Ja mówię, nie mam drogi. Nie mam drogi. Nie uważaj. Nie bądź ostrożny. Nie bądź człowiekiem, który widzi inaczej Boga. Bóg jest dobry i tylko dobry. I to ta dobroć, mówi Słowo Boże, do opamiętania prowadzi człowieka. Tylko wtedy możemy być wdzięczni i całym sercem Jemu służyć, kiedy wiemy, że On jest cały czas po naszej stronie. Uwielbiaj Go dzisiaj w taki właśnie sposób. Powiedz, Boże, ja dziękuję Tobie, że jesteś dobry. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, czcimy Ciebie. Ojcze, szanujemy to, co Ty do nas powiedziałeś przez Twoje Słowo. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch potwierdza w naszym duchu Twoje prawdy. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Jedyny święty, dawca łaski, dawca łaski, dawca łaski, dawca łaski. Jezus ogień, tyś przepotężny Bogiem. Dzisiaj twój święty duch, dzisiaj twój święty duch. Dzisiaj twój
Dzisiaj Twój Święty Duch, dzisiaj Twój Święty Duch rozprawił się z mym wrogiem. Dzisiaj Twój Święty Duch, dzisiaj Twój Święty Duch rozprawił się z mym wrogiem. W Tobie me ukojenie. Śpiewaj!
Wyprowadził nas.
namaszczenie, 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 łamiące wszelkie jasno, łamiące wszelkie jasno, namaszczenie, 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 łamiące wszelkie jasno. Ty umarłeś, z martwych wstałeś,
żyjesz we mnie. Ty panujesz, Jezus, Zbawicielu duszy mej. I wieczności i teraz ja będę oddawać Ci cześć. Yeah.
serce teraz. Żebyś uwierzył w to, że On umarł za twoje grzechy. Że wstał z martwych. Żebyś uznał Go Panem swojego życia. Kto z was nie ma pewności zbawienia? Kto z was nie jest pewny, że po śmierci pójdzie do nieba? Chodź tu do mnie teraz, pomodlę się z tobą. Boża moc przeniknie twoje życie i spotkasz się z Nim. Spotkasz się z Nim, z potężnym, wielkim Bogiem. On czeka na ciebie. Kto z was chce oddać Mu swoje życie, kto jeszcze nie oddał Mu swojego życia, chodź do mnie teraz. Chodź, bo to nie ma czasu. On może wrócić każdego dnia. Kto jeszcze chce, tak jak ten człowiek? Kto jeszcze chce Mu zaufać? Jezus może wrócić każdego dnia. Tu nie ma na to czekać. Nie trzeba czekać. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, ja wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Oddaję Ci siebie w imieniu Jezusa. Amen. Duchu Święty, Twoja moc Go wypełnia. Niech Twoja siła Go przenika. Diable, ja zabraniam Ci dotykać dziecka Bożego. Ja w imieniu Jezusa usuwam każdy diabelski plan z Jego życia. Diable, rozkazuję, cofnij się teraz. Nie pozwalam Ci dotykać Go teraz. Ja niweluję każdy Twój plan, diable. Ja nakładam krew Jezusa na Niego. Boże aniołowie, wzywam Was teraz w Jego obecność. Służcie Mu i dbajcie o Niego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. On Mu zaufał. On Mu zaufał. Jeżeli ktoś będzie chciał zaufać Mu tak jak ten człowiek, to to zrób. I powiedz Twoim znajomym, że Jezus panuje, że On jest żywy, że On jest Królem. Halleluja, oddajcie chwałę Bogu za tego człowieka. Halleluja. Stawiennicy. Ja chcę, żeby wyszli w stawiennicy tutaj do mnie teraz. Ja chcę, żebyśmy w tym namaszczeniu się modlili o Was. Teraz. Chodźcie. Ustańcie. Stawiennicy, chodź. Ja będę oddawać Ci cześć. Ojcze, my w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, ochraniamy tych ludzi, Ojcze. W tym czasie teraz, Ojcze. Ojcze, my modlimy się o nich, Ojcze. Ojcze, my w imieniu Jezusa ogłaszamy, że krew Twoja, Jezus, ich chroni. My zabezpieczamy tych ludzi, Ojcze. Mocą Twojej krwi. Od wszelkich obciążeń. Od diabelskich odwetów. My zabezpieczamy tych ludzi. My w imieniu Jezusa wzywamy Was, Boże aniołowie, aniołowie ochrony. Otwórzcie teraz. Otwórzcie teraz. Duch proroczy, więc
prawidłowe rozpoznanie. Prawidłowe rozpoznanie. Ojcze, my ustanawiamy wrażliwość, a likwidujemy nadwrażliwość przez moc imienia Jezus. My mówimy wrażliwość, likwidujemy nadwrażliwość przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Będziemy się teraz modlili o ochronę nad każdym z was. Dlatego, że jesteśmy w takim miejscu, w którym przekroczyliśmy pewną linię i tak naprawdę mamy przeciwko sobie całą religię w tym kraju. Przeszliśmy jeden most za daleko. Chcę, żebyśmy się modlili o was. Ja teraz chcę, jeżeli są wśród was osoby, które odczuwają w tym okresie czasu, teraz, bardzo silny, demoniczny nacisk, którzy jesteście w służbie, tutaj w Kościele Mocy, albo jesteście związani ze służbą zespołu apostolskiego. Ja chcę, żebyście tutaj się zgromadzili, w tym miejscu, tutaj, bo to jest bardzo ważne. To nie chodzi o to, że ty masz prywatnie jakieś trudne sprawy, ale ty, jeżeli ty jesteś w służbie, jeżeli ty jesteś związany z tą służbą, to ty wiesz, o czym ja mówię teraz do ciebie. Wiesz, co przechodzisz w ostatnim czasie. Wiesz, do czego się diabeł już posunął. Halleluja. Ojcze, my modlimy się i w tej chwili ogłaszamy ochronę Twoich aniołów nad Kościołem Mocy i nad całym zespołem apostolskim obok Boże. My przeklinamy wszelką nić diabelską, która została uwolniona, aby pętać ludzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Diable, zabieraj swoje łapy. Zamykamy Ci pysk. W imieniu Jezusa. My nakazujemy w tej chwili diabla, abyś się wycofał. W imieniu Jezusa. Wycofuj się z życia tych ludzi, którzy tutaj wyszli do przodu. Wycofuj się z życia ludzi, którzy są w Kościele Mocy. Wycofuj się z życia ludzi ze zespołu apostolskiego obóz Boży. W imieniu Jezusa mówię do ciebie, demoniczna siła śmierci, rozkazuję ci, abyś w tej chwili się odsunął. W imieniu Jezusa ja dyskredytuję twoje działania. W imieniu Jezusa wszelka śmierć won. Demoniczna siła fałszywego proroctwa won. Religijne siły won. Bałwochwalcze siły won. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa w tej chwili biorę autorytet nad każdym słowem, które zostało wypowiedziane w sposób kłamliwy, w sposób pełen cielesnego osądu, w sposób pełen cielesnej krytyki wobec ludzi z Kościoła Mocy i Zespołu Apostolskiego Obóz Boży. Ja w imieniu Jezusa nakazuję ci w tej chwili każda demoniczna siła, stąd za tymi słowami przestań działać. W imieniu Jezusa. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, żadna broń ukuta przeciwko nam jest nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie występował lub występuje przeciwko nam, zadajemy teraz kłam. Takie jest dziedzictwo nas jako sług Boga Najwyższego. W imieniu Jezusa my odsuwamy od ludzi w tej chwili każdy ból, każdą chorobę, każdą niemoc. W imieniu Jezusa odsuwamy każdy nacisk demoniczny. Odsuwamy w imieniu Jezusa. Odsuwamy to. Odpychamy przez imię Jezus. Aniołowie Boga, aniołowie wojny, wzywam was na to miejsce. Ja chcę, żebyście teraz uderzyli w każde zgrupowanie demoniczne, które zostało uwolnione przeciwko tym ludziom. Aniołowie wojny, w imieniu Jezusa ja posyłam was. Uderzajcie w te demoniczne zgrupowania. Rozpraszajcie. Rozpraszajcie.
ja będę oddawać Ci cześć. Aby wzbudzał się gniew na dzieła diabelskie. Ja chcę, ja chcę.
i ją będę oddawać. To jest Twój Zbawiciel, Zbawiciel. Alleluja. Zbawiciel. Wyjdź, wyrzucimy demony z ciebie. Nie musisz żyć z demonami. Demony są jak zarazki. Osoba, która ma chore węzły chłonne. Czy jest ktoś, kto ma chore węzły chłonne? Problem z węzłami chłonnymi. Jakikolwiek. Czy jest taki człowiek tutaj w tym miejscu? Jeżeli jest taki człowiek, jakby chciałbym, żeby wyszedł ten węzły chłonne. Ma chory węzły chłonne? Tomasz, słowo wiedzy. Módl się o niego tak, o chłopca. Halleluja. Halleluja. Holy Sacrament. Uzdrawiajcie ludzi, ewangeliści, podchodźcie, uzdrawiajcie ludzi. Kolejne dawki mocy, Ojcze, w jej mózg. Uwalniamy w jej mózg teraz. Wszystko to mózg było zniszczone, jeszcze się nie odbudowało, ma się odbudowywać teraz. W imieniu Jezusa każdy fragment zniszczony przy porodzie, zniszczony na początku jej życia, aż w tej chwili w imieniu Jezusa odrastać. Każdy fragment mózgu. Mówcie się. Do każdej osoby podchodźcie, tam są jeszcze osoby, które potrzebują zdrowienia. Tam Mateusz, przejdź, Mateusz, może przejść tam. W imieniu Jezusa ja usuwam w tej chwili wszelkie skutki tych niszczeń. Każda demoniczna siła, nie wolno ci dotykać jej. Nie, wiesz, że nie wolno. Nakazuję ci milczeć, masz milczeć i nie dotykać więcej Doroty. W imieniu Jezusa. Każda demoniczna siła, która na jakąkolwiek w imieniu Jezusa, milcz, zabrania ci dotykać jej. Usuwaj się do końca. Do końca. Do końca.
W imieniu Jezusa. Każdy stres. Woł! Woł! Woł z tkanek! I każdy język wyzna, że Tyś Chrystus w Boże serca. Jezu nasz, najwyższy przyjmij chodą. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Tych, są w rękach Tych. Wiele buduje wokół Ciebie zapór, człowiek.
ale żadna z nich nie jest aż tak wysoka, aby się mógł jej przejść. Człowiek stawia wysokie słupy, ale poprzeczki są niskie. Człowiek nie widzi, bo przeciwnik zaślepił jego oczy. Po prostu zrób krok, zrób krok. Wiara z twoim udziałem. Zrób krok. To niska poprzeczka. To niska poprzeczka. Oszukali cię, że to jest nie do przejścia. Oszukali cię. Złamali. Boże potężny, Boże góry i doli, ja wzywam twojego imienia nad ludźmi teraz, których oszukano i którzy uwierzyli w to kłamstwo, że ta bariera jest wysoka. Ojcze, ja teraz chcę, aby twoja odwaga z ich ducha przeniknęła ich umysł, emocje, decyzje i ciało, aby zrobili ruch. Aby zrobili ruch. We wtorek będziesz poważnie rozmawiała. To jest poważna rozmowa, którą we wtorek będziesz przeprowadzała. Dotyczy to pieniędzy. Będą dwie osoby, które będą przekonywały cię, abyś z nimi weszła w biznes jeden. Ten młodszy mężczyzna, on jest kłamcą. To kłamca jest. On chce ugrać tutaj swoje, on chce ugrać swoją grę tutaj jakoś. On nie jest szczery. Zatrzymaj aktem swojej decyzji w tej chwili ten cały ruch. Powiedz do nich, że musisz się wstrzymać. W ogóle powiedz, że musisz zapytać Boga. Będą bardzo zdziwieni. Ale powiedz, muszę zapytać Boga. Zadzwonię. Tak zrób. A potem słuchaj, co mówi do ciebie Święty Duch z Panem. Hala mare sere benedese kete loko. Urola syna manari nere nari pasta nari nari. Lora panere dirige sine nene ne more la nere tene. Tede ne tege te kakala nare nere sis. Yeshua. Yeah.
jakże piękna jest Twa miłość, stała się duchową siłą, prawdą wsparta, miażdżą z czarta, rozsławiła mnie. Jestem dumny z Ciebie, miła. Że te małżeństwo, ono przyniesie owoc w postaci dzieci.
Ojcze, my ogłaszamy, że nigdy nie zabraknie pieniędzy. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że każdy ich dzień będzie dniem, w którym będą bliżej Twojej osoby i bliżej siebie nawzajem. Ojcze, my autorytetem Kościoła niwelujemy każdy diabelski plan powzięty przeciwko tym ludziom. My ogłaszamy błogosławieństwo dla ich dusz i dla ich ciał. Błogosławieństwo dla ich dzieci i dla dzieci ich dzieci. Ojcze, Ty jesteś tym, który błogosławi ich z uwagi na Jezusa błogosławieństwem wiecznym. Ojcze, my ustanawiamy do ich życia mądrość, rozum, siłę, błogosławieństwo wszelkiego rodzaju. Ojcze, gdziekolwiek stanie ich noga, to miejsce będzie zdobyte dla Ciebie. Ojcze, to małżeństwo będzie też wzorem dla innych. Ojcze, oni będą krzewili Twoje królestwo przez to małżeństwo, Ojcze. Ojcze, my autorytetem Kościoła ogłaszamy, że oni są mężem i żoną, że oni nie tylko należą do Ciebie, ale teraz do siebie nawzajem również, że są jednym ciałem, Ojcze. Oh, Carolina, please, we get the Jesus, Jesus, Jesus. Oh, thanks. Ojcze, ja mogę się, aby ona zachęcała Łukasza swoim cichym i łagodnym duchem. I modlę się o Łukasza, aby jego decyzje były zawsze bezpieczne dla niej. Ja modlę się, aby między nimi była nieustająca przyjaźń, Ojcze. Aby miłość, która jest w ich duchu, Ojcze, zakrywała wszelkie błędy, wszelkie porażki. Niech miłość, która została zrodzona z Ciebie, Jezus, niech przykryje wszystko. Błogosławimy ich, Ojcze, w Twoim potężnym imieniu. Niech będą świadectwem dla wielu. Niech zadziwią swoją wiarą ludzi, Ojcze. Modlimy się o to. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich dzieci, za ich dom, za ich pracę. Za ludzi, którym będą służyć, Ojcze. W imieniu Jezusa. Alleluja. Otaczamy ich opieką Kościoła, Ojcze. Ustanawiamy przyjaźnie dla nich. Duchowe ojcostwo. Ustanawiamy też przyszłość duchowego ojcostwa dla nich. W imieniu Jezusa. Yeah.
od czarna rozsławiła mnie. Ujmijmy. Jestem dumny z Ciebie, miła. W Tobie jest moja siła. Przytuleni, zjednoczeni po wieczności. Jakże piękna jest Twa miłość, stała się duchową siłą. Prawdą spada, aż od czarna rozsławiła mnie. Ujmijmy, jestem dumny z Ciebie, miła. W Tobie, Jezu, moja siła. Przytuleni, zjednoczeni po wieczności. Wyższamy Ciebie, Król. Piękniejszy widok, ale tak jest z Tobą i z Jezusem. Jezus przygotowuje się do takiego ślubu. Tak będziemy mieli. Jesteś Panną młodą, a On po prostu jest Panem młodym. Jest Twa miłość, zdoła się duchową siłą, prawdą wsparta, miażdżą strzelta, rozsławiła mnie. Ujmijmy. Jestem dumny z Ciebie, miła. W Tobie, Jezus, moja siła. Przytuleni, zjednoczeni wieczności. Aleluja. Uwielbiamy Ciebie, Duchu.